Cześć, witam Was na kolejnej wyprawie. Jesteśmy w podwarszawskim Józefowie, a tematem filmu będzie zabytkowa, opuszczona willa pochodząca z 1930 roku. To wejdziemy w takim razie do środka. Obiekt z zewnątrz bardzo ciekawie się prezentuje, mimo że ma swoje lata. Tutaj możemy zobaczyć na balustradach oryginalnie rzeźbionych schodów wazy. Wchodzimy do środka. Kolejny ciekawy detal architektoniczny. Półokrągły wykrój na zwieńczenie tychże drzwi wejściowych. Możemy zobaczyć gdzieniegdzie zachowane jeszcze okiennice. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Od wewnątrz ten obiekt nie jest jakąś szczególną perełką urbexową, ale pod względem historycznym, architektonicznym jest to bardzo ciekawy obiekt. Tutaj mamy prawdopodobnie pozostałości po instalacjach elektrycznych, tudzież innych tego rodzaju, które mogłyby świadczyć o tym, że pomieszczenie, do którego teraz wejdziemy, prawdopodobnie mogło być kuchnią. Tutaj mamy oryginalne drzwi, piecyk. Tutaj regały, prawdopodobnie tutaj przechowywano wszelkie zapasy. Trzeba generalnie tutaj uważać. No, tutaj mamy kolejne wejście i zaraz lecimy na górę. Willa, którą dzisiaj zwiedzamy, została, jak wspomniałem wcześniej, zbudowana w roku 1930. Wówczas właścicielami tej działki było małżeństwo Władysławy i Józefa Skrzypków. Wcześniej działka ta należała do państwa Krygierów, spadkobierców Krystiana Krygiera, XIX-wiecznego posiadacza ziemskiego wywodzącego się prawdopodobnie z Niemiec lub Niderlandów. W 1937 roku willa, jak i działka, na której terenie dawnym się teraz znajdujemy, weszła w posiadanie Stanisława i Cecylii Gąseckich. Rodzina Gąseckich, o czym Wam później opowiem, była rodziną potentatów lokalnego, a później ogólnokrajowego przemysłu farmaceutycznego, który odniósł sukcesy również na arenie międzynarodowej. Willa ta wraz z działką przetrwała II wojnę światową i życie w niej tętniło jeszcze przez pierwsze lata powojenne do lat 50., czyli nacjonalizacji fabryki farmaceutycznej Gąseckich, a od 2014 roku ta willa jest oficjalnie wpisana do rejestru zabytków. Zwróćcie uwagę na dość oryginalne ukształtowanie klatki schodowej, którą teraz idziemy. Mamy oryginalnie zachowane poręcze z kolumienkami. Za chwilę wejdziemy na tę kondygnację, która jest w nieco gorszym stanie, ale Wam pokażę, jak to przepięknie wygląda. Tu mamy kolejny ciekawy detal architektoniczny, czyli płaskorzeźbę. Widać, że jej bohaterką jest kobieta. Może to jest jakaś antyczna bogini, albo co bardziej prawdopodobne, patrząc po barwach szat, Matka Boska. Dobra, to włazimy na wyższą kondygnację. Tutaj od razu zalecam patrzeć pod nogi. Lada moment może się to zawalić. Tutaj mamy dość ciekawe pomieszczenie. Przede wszystkim ze względu na ozdobienie ścian. To nie jest tynk. Przypuszczam, że pewnie mogła to być sala kobieca, jakiś pokój dla kobiet, o czym by świadczyła nawet ta szafka, gdzie pewnie może były przechowywane jakieś rzeczy do codziennej toalety kobiecej. Teraz uwaga powoli, bo się ugina nam podłoga pod nogami. Tutaj kolejne pomieszczenie. Jesteśmy w kolejnym tutaj pokoju, z którego jest, proszę Państwa, wyjście na taras, na które zaraz wejdziemy. Ale tutaj też zobaczmy naprawdę dość piękne architektonicznie okiennice. I jesteśmy na tarasie.
Zobaczcie, jak bardzo pięknie zdobiony. I jeszcze bardzo ciekawie komponuje się z roślinnością, która tutaj bardzo mocno porasta. Te elementy architektury budynku. Tutaj nie będziemy wchodzić. To pomieszczenie to jest dawna więźba dachowa. Widać, że w nie najlepszym stanie. Więc zaraz będziemy wchodzić na samą górę. Historia tej willi byłaby niepełna, gdybym wam nie opowiedział o Adolfie Gąseckim. Adolf Gąsecki urodził się w roku 1868. W 1903 roku, jako doświadczony już farmaceuta, medyk, lekarz, opracował recepturę na lek przeciwbólowy Migreno Nervosin. Lek zwany potocznie tabletką z kogucikiem ze względu na dość oryginalne, graficzne opakowanie tegoż medykamentu. Ten lek został zarejestrowany w 46 krajach świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Australii. Sukcesy, jakie na tym polu odniósł Adolf Gąsecki, spowodowały, że postanowił rozwijać swoją działalność zawodowo-gospodarczą. W 1927 roku w Warszawie powstała fabryka. 8 lat później, w roku 1935, powstała spółka akcyjna prowadzona przez Adolfa Gąseckiego i jego synów. A warto zaznaczyć, że droga kariery zawodowej na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej Adolfa Gąseckiego rozpoczęła się od sprzedaży leku w małym składzie aptecznym w Płocku. Fabryka ta przetrwała II wojnę światową i pierwsze lata tzw. Polski Ludowej. W 1952 roku fabryka ta została znacjonalizowana, a w tym samym roku, 11 marca, Adolf Gąsecki odszedł z tego świata. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Idziemy na górę. Zanim wejdziemy, to jeszcze ważna informacja historyczna. Willa ta pochodzi z lat 30. XX wieku, natomiast została ona zbudowana w połączeniu dwóch styli architektonicznych. Średniowiecznego budownictwa obronnego, o czym świadczy chociażby ta baszta z charakterystycznymi zębami, na której szczyt już wchodzimy, oraz XIX-wiecznego romantyzmu. Zobaczcie, jak od tej strony wygląda, nazwijmy umownie, baszta zamkowa tejże willi. Tutaj jej szczytowe zwieńczenie w postaci trójkąta. Naprawdę można tutaj bardzo wiele ciekawych detali historycznych, architektonicznych, krajoznawczych tutaj odkryć. Przepiękne miejsce. Jeszcze w dodatku komponujące się z jesienną aurą pogodową. I w tej oto pięknej jesiennej aurze kończymy dzisiejszą wyprawę. Jesteśmy na szczycie baszty zamkowej, zabytkowej willi z 1930 roku w Józefowie. Pod względem zachowania od wewnątrz nie jest to może jakaś perełka urbexowa, ale dla historyków, krajoznawców, badaczy różnorodnych styli artystycznych, architektonicznych jest naprawdę na czym tutaj zawiesić oko. Miejsce bardzo ciekawe, intrygujące, inspirujące do dalszych badań i poszukiwań historycznych. I co ciekawe, ta willa jest niesamowitą perełką na tle Schwiedermajerów, czyli oryginalnych zabudowań wznoszonych z drewna i drewnopodobnych surowców w tej okolicy, w okolicach Józefowa, Otwocka, Świdra.